Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damien i dzisiaj rzucimy okiem na oceny ogólne legend, które pojawią się w FIFA 17. W razie czego jeszcze dzisiaj będzie jeden film na kanale Złote Typy Damiana w połączeniu z Fifą 16. Będę gadał o meczu Polski z Kazachstanem, ale to za jakieś 2-3 godzinki, więc dobrze. Legenda Manchesteru United, Ole Gunnar Solsker. W ostatnim filmie o Fifie się walnąłem, pomyliłem jego narodowość, przepraszam za to najmocniej. Oczywiście jest on Norwegiem i powiem wam, że według mnie... Karta dobra. Nigdy on nie był kluczowym piłkarzem w United, jednak był takim idealnym zmiennikiem, o czym już kiedyś mówiłem, 86 strzelania, 83 tempo, choć według mnie było odrobinę szybszy. Jak oglądałem stare filmy z jego udziałem, to on miał te niesamowite przyspieszenie, no, no może źle patrzyłem, nie wiem, ale no mówię, no, jak na legendę, to właściwie. Karta przeciętna dla kibiców United pewnie. Rarytas. Jednak w grze będzie wielu lepszych napastników od niego, no jak na przykład Paulo Dybala, a na pewno będą oni tańsi. Kolejna karta należy do legendy Liverpoolu. Jest to Jamie Carragher oceniony na 86. Wiecie co mnie boli? Tutaj nie chodzi mi nawet o jego kartę, ale o karty wszystkich legend. Jako że w tym roku większość piłkarzy dostała po prostu wyższe oceny, że że większość piłkarzy, co nawet nie najlepiej grała i tak dostaje upgrade'y. To według mnie również powinni zwrócić uwagę na karty Legend. Dać takiemu charakterowi 87, może i nawet, nie według mnie 87 byłoby idealne, bo jednak karty Legend ocenione na 86 to tak, no bez szału właściwie, bo dobrze. Ma dobrą fizyczność, ma dobrą obronę. Warcraft. Właści właściwie wiecie co, no, niezła ta karta jest. Jamie nigdy nie był demonem szybkości, właściwie wszystko zależy od tego, jak tempo będzie funkcjonowało w FIFA 17, ponieważ wydaje mi się, że tym razem. Wiecie, wiecie, damy radę. Ale 64 to nie jest tak mało. Inni obrońcy też dostali downgrady, więc to może być naprawdę dobra karta. Choć to samo myślałem o karcie Nesty. Przeliczyłem się. Ale dobra, nie ma tragedii. Z pewnością nim zagram. No i to jest coś pięknego. Tak powinny wyglądać karty Legend. Jeden z najlepszych strzelców reprezentacji Meksyku w historii Luis Hernandez. 92 tempa, 87 strzelania, 87 dryblingów, dodatku 4 gwiazdki sztuczek. Takich napastników nam potrzeba. Wysoki. No, 180 cm wzrostu, albo tam 179. No i patrzcie, karta oceniona na 87, a statystyki ma wyśmienite. Cofnijmy się do karty Solshera. Jedna ocena mniej i właśnie już tak te statystyki nie robią takiego wrażenia. Jednak pamiętajmy, że z pewnością Norwek będzie miał wysokie wykończenie, niższe strzały z dystansu i to właśnie wpływa na e, z, ocenę strzałów na karcie. Jednak mówię, to jest fajna karta. Podobna trochę według mnie do Butraguenio, jednak butra Butraguenio... Nie miał czterech gwiazdek sztuczek i nadal ich nie ma. Tutaj, no właśnie. Emmanuel Petit, oceniony na 87, no i Wejra ma chyba konkurenta. Świetne statystyki, choć rate'y mogłyby być lepsze. High high, ale idzie przeżyć. Wysoki, no i spójrzmy tylko na fizyczność. 89. Oby ja miał dobrą sylwetkę. Jak wiecie, taki dzik. Nie, nie jak ja. Nie jak ja, bo wtedy to każdy przez niego przebiegnie. Jednak bardzo mi się podoba ta karta. Prawie wszystkie statystyki powyżej 80. Tam 77, 77, 78. Mam nadzieję, że jej sobie lubi czasami po prostu żartować. Ale będzie to z pewnością fajny zawodnik, solidny defensor. Tak właśnie karty legend powinny wyglądać. Patrzymy na Petit, okej, okay, niezłe statystyki, chce nim zagrać, chcę mieć go w swojej drużynie. Patrzymy na Solskjaer, to tak, okej, okay, no dobrze, zagram nim, bo kibicuję Manchesterowi United. Tutaj wypowiadam się jako, wiecie, potencjalny kibic. Tego klubu. To samo będzie się czuło innych kart, wiecie o co chodzi. Również były piłkarz Manchester United, choć akurat w tym klubie to on nie przeżywał swoich najlepszych czasów, czyli Weron. Zaraz sobie przejdziemy do karty Pola Skolsa, jednak według mnie Weron prezentuje się lepiej niż Anglik i to jest dla mnie bardzo szokujące. No to jest tylko moja subiektywna opinia, ale jestem zawiedziony kartą Pola Skolsa i już zaraz ją wam pokażę. Tak czy siak, no Weron, no. Patrząc na statystyki, szukaj się naprawdę fajna karta. Podobna trochę do Arturo Vidala, ale jest naprawdę wysoki. 182-83 cm wzrostu, dajmy do tego dobrą fizyczność i statystyki defensywne. Kolejna dobra karta. Nie ma tragedii na razie. I skoro o dobrych kartach mowa. Rio Ferdinand, czyli jeden z najlepszych obrońców Anglii w historii, a może i nawet najlepszy. Dobra, szczerze byłem pewien, że nie dadzą mu aż tak dużo tempa, a jednak dali aż 81 pracowitość medium medium, ale ja mam wrażenie, że jej. Bo oni powinni usunąć pracowitość z gry, bo poważnie oni nie potrafią tego przyznawać. To jest gówniane, zaraz przejdziemy do Del Piero i w ogóle tamto się załamiemy wszyscy. Już o tym wczoraj pisałem na fanpage'u, jednak jeszcze kontynuując temat o Ferdinandzie. 90 defensywy, 86 fizyczności. Lalas był niezły, Maldini jest niezły w grze. Jednak teraz... pięciu obrońców z tyłu, bo dlaczego nie? Kurde, na lewej Carlos, w środku Ferdinand, Lalas i jeszcze Ferdinand na prawej Zanetti. Amen, amen, wy nawet nie pojawicie się na połowie przeciwnika. Znaczy pojawicie, ale dalej nie zajdziecie. Choć mówię, legendy powinny mieć wyższe oceny. Choć akurat w przypadku Rio Ferdinanda to się nie czepiam, bo jego statystyki mówią same za siebie. Dzik. I ta karta jest według mnie bardzo ciekawa. Były piłkarz Ajaxu, Barcelony oraz Arsenalu, czyli Mark Overmars. Jeden z najszybszych piłkarzy w historii. Widzimy to po jego karcie: 84 tempo, 80 strzelania, świetny dribbling. No, według mnie byłaby perfekcyjna. Tak, doskonale wiecie, gdyby miał 4 gwiazdki sztuczek, jednak ma 5 gwiazdek słabszej nogi. To już czyni go niesamowitym. Piłkarze w FIFA, którzy mają 5 gwiazdek słabszej nogi, zawsze są według mnie lepsi od innych. Sami widzieliście to na przykład po Perisiciu. No, według mnie to jest ogromna zaleta, i to czyni Overmarsa jednym z najlepszych piłkarzy w grze. Według mnie, choć pewnie byłby lepszy, gdyby miał sztuczki, ale jednak, nieważne którą nogą strzelacie, piłka zapewne wpadnie do siatki. 94 tempo połączone z taką ilością driblingu, Po prostu wow. Pewnie będzie drogi. No cóż, ja się zadowolę pewnie Robenem. Ale w Back to Glory to zobaczymy. Czemu? Czemu jej to robi? Poważnie, gdy myślałem o karcie Pola Skolsa w Fifi 17, to byłem pewien, że wiecie, blisko 90 strzelania, no te podania chociaż ocjonują na 90. Troszeczkę więcej tempa, choć pewnie. On nie był demonem szybkości, ale zawsze wiecie, że te 70 lepiej wy... Ale dobra, za dużo gadam o tempie, ja przepraszam, wiem, że to irytuje, zmieniam to. Gdyby bardziej dopełnili te statystyki, trochę więcej defensywy, fizyczności No bo jednak, to jest jeden, jak nie najlepszy pomocnik w historii Anglii W historii Ligi Angielskiej On asystował, on zdobywał bramki Choć nie zapominajmy również o takich piłkarzach jak Lampard Który zdobył najwięcej bramek z pozycji środkowego pomocnika w historii Ligi Angielskiej Oraz Gerard. oni również potrafili bronić, asystować, strzelać Jednak Paul Scholes to był Paul Scholes jego woleje chyba każdy pamięta. Jego uderzenia z dystansu to po prostu poezja. Mam nadzieję, że jego longshoty będą ocenione na jakieś 93-94 w grze, i te strzały wynoszą tylko 85 przez to, że ma niższe wykończenie. Serio. Mam nadzieję, że to jest jedyny powód. Przedostatnia karta na dziś, czyli. Przedostatnia karta na dziś, czyli Alex Del Piero. Skandal. Po prostu skandal. Jakim cudem napastnik może mieć pracowitość low-low? Poważnie, taki napastnik jak Alessandro Del Periero. Wiecie o co mi chodzi? Jego karta w FIFA 14: pracowitość wysoka, niska. I teraz w ogóle fenomen. Tam miał 4 gwiazdki sztuczek w FIFA 14. Gdzie on już był. No, on kończył karierę wtedy. Karta legendy: 3 gwiazdki sztuczek. Ja wiedziałem, że to się wydarzy. Ja byłem pewien, że albo odejmą mu słabszą nogę, albo sztuczki. Czemu oni tak sztuczki obcinają legendą? Kurde, przecież tych kart nie ma na rynku. One zawsze są drogie, więc czemu? Czemu nie mogą dodawać chociaż tego? Patrząc na to, że on zasługiwał na nie. No skoro dali mu je w 14, to czemu karta legendy nie otrzymuje tych czterech gwiazdek sztuczek? Przepraszam, że się tak denerwuję, jednak dla mnie, gdy się gra, to ma naprawdę duże znaczenie, czy mogę wykonać konkretny trik, czy też nie. Jo, ile No Del Piero. No, jakbym Micoliego widział w FIFA 13, przepraszam, że tak mówię. No, ale mimo, że nie ma tych czterech gwiazdek czuczek, to i tak. Oj, będzie niezwykły. Oby tylko ta pracowitość. Nie działała na niego negatywnie. Ej, no bo co jak to, ale on jak Balotelli to chyba nie był. Jak nie na napastniku, to się na EŚP o nim zagra. Ale mówię, przepiękna karta, choć. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czym kierują się te renifery z EA. I dzisiejszy film zamykamy kartą legendy Blaugrany. Carles. Pujol. Niesamowita fizyczność, niesamowita defensywa. Podania. On będzie potrafił wyprowadzić akcję z własnego pola karnego. Tempo da się przeżyć. Jednak największym minusem Pujola w grze będzie właśnie wzrost. O ile w rzeczywistości to nie przeszkadzało, tak jednak pod względem FIFA owszem, to jest minus. Jednak kurde. Poważnie, skoro Błateng ma obecnie ocenioną kartę na 90, to Pujol powinien mieć te 91, może i 92. No serio. Według mnie karty Legend są za nisko oceniane. Powinny mieć, chociaż każda powinna dostać te plus 2 albo plus 1. No wszystko w zależności od tego, jaką kartę mają teraz. Jednak, pojol Dobra, 90 jest ok, ale nikt by się nie obraził, jakby było te 91. Większa defensywa, większa fizyczność. No bo poważnie, to są karty legend. Gdy się na nie patrzy, to musimy widzieć cholera, no dobra. Taką kartą zagrać, no to każdy się będzie nas bał, nikt do nas nie podejdzie. A tutaj no, Lobik nad nimi. Będzie problem. To było dla mnie największym problemem, właśnie w FIFA 16, w FIFA 15. Że pewnie były karty legend, ale czasami to, to czuło się, jakby to był piłkarz oceniony na 82, 83 i szału nie robił. Liczę na to, że FIFA 17 będzie grą, w której właśnie ta ocena ogólna będzie miała jakieś znaczenie i statystyki będą miały znaczenie. Mimo, że Puyol nie jest najwyższy, tak jednak będzie w stanie wygrać te pojedynki w powietrzu, nie będzie dostawał wylewu przy wyskoku z ziemi i przez to będzie dumnie strzegł bramki swojej. Liczę na to, że wreszcie za rok zobaczymy kogoś po kroju Zidane. No bo jednak. Dali nam w 14 Pele i potem to już tak wiecie. Tak no... No nie ma kogoś takiego jak Pele. Dajcie Zidana. Dajcie Maradonę. Zaszalejcie. Wyłóżcie trochę tych dolarów, bo macie ich mnóstwo. Nie bójcie się. Albo chociaż dawajcie wyższe oceny takim piłkarzom jak Carles Puyol, bo cholera na nie zasługują. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia jeszcze później na kanale. Pozdrawiam. Cześć. Jak się to wyłącza?